Chcąc efektywniej dostosować nasz model opieki do potrzeb zdrowotnych pacjentów, zadaliśmy sobie pytanie, jaki jest stan zdrowia statystycznego pracownika na stanowisku decyzyjnym, znajdującego się pod opieką MediCover? W grupie osób zarządzających zespołami ludzi przeważają mężczyźni, stanowiąc ponad 62% populacji. Pracownicy na stanowiskach decyzyjnych mają średnio 40 lat i cechują się niskim poziomem absencji chorobowej, wynoszącej 10 dni w roku. Nieprawidłowy wskaźnik BMI zaobserwowaliśmy u 56% pacjentów w tej grupie, a co szósta osoba miała istotnie podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Choroby dominujące wśród pracowników na stanowiskach decyzyjnych to choroby układu oddechowego, które dotknęły niemal co trzecią osobę, choroby układu ruchu – 25% osób, a także choroby układu krążenia – 17% i choroby układu pokarmowego – 19%. Powyższe dane pochodzą z raportu MediCover Praca, Zdrowie, Ekonomia. Perspektywa 2012-2016.